Witam Państwa, otwieram 30. sesję Rady Dzielnicy Domowo w trybie zdalnym, ale to wszyscy wiedzą. Szanowni Państwo, w związku z otwarciem obrad przechodzimy do punktu przyjęcia porządku obrad. Pan Laurentowicz zgłaszał się do głosu. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, w zasadzie korzystając z tego punktu, bo to jest właściwy punkt do tego, chciałbym, abyśmy jako Rada wnieśli do porządku obrad projekt stanowiska w bardzo pilnej sprawie, jakby się mogło okazywać w praktyce, w sprawie sprzedaży albo przekazania aportem jednej z bardzo cennych nieruchomości, która była we władaniu dzielnicy Bemowa, czyli działek przy ulicy Połczyńskiej 88. Jak zapewne Państwu wiadomo, w praktyce Rada Miasta w grudniu zeszłego roku przekazała tą nieruchomość na w sumie tak cennym dla nas obszarze, jakim jest Chrzanów w praktyce i tak biednym, jeżeli chodzi o infrastrukturę miejską, przekazała aportem do Towarzystwa Budownictwa Społecznego celem budowy budynków tego wspomnianego budownictwa społecznego. Ta decyzja jest w naszej opinii niezrozumiała, jest krzywdząca i w pewnym sensie niestety też hańbiąca, dlatego że pozbawiamy się z jednej strony potencjalnie nieruchomości na terenie, w którym faktycznie nie ma substancji miejskiej, a powstanie miasto na 30 tysięcy mieszkańców, bo tak można powiedzieć wprost, w sytuacji, w której jednocześnie za jakiś czas będziemy musieli negocjować od któregokolwiek z właścicieli tam zakup innej nieruchomości pod cele, które generalnie musimy jako miasto realizować. Nie rozumiem tej decyzji, mam takie wrażenie i z tego co wiemy, jako klub Wybieramy Bemowo, ta decyzja nie była też konsultowana, w sensie nie była w jakikolwiek sposób uzgodniona z dzielnicą Bemowo i zwłaszcza w kontekście tego, Rada powinna powiedzieć stanowczo takim głupim decyzją nie. Mamy do czynienia też z taką sytuacją, w której z tego co wiemy, oczywiście to mogło też nastąpić dziś, ja nie mam wiedzy na dziś w praktyce, ale mam szczerą nadzieję, że jednak to się jeszcze nie stało. Wspomniana nieruchomość jeszcze nie jest przekazana aktem notarialnym do Towarzystwa Budownictwa Społecznego, więc liczymy na to, że wspólny sprzeciw nas wszystkich radnych tutaj spowoduje taki nacisk społeczny na przedstawicieli Miasta Stołecznego Warszawy, że wycofają się z tej głupiej i niemądrej w tym wypadku decyzji. Bardzo bym o to prosił w praktyce, abyście Państwo poparli ten prosty, nieskomplikowany projekt stanowiska, bo sprawa jest nagląca i pilna. W przeciwnym wypadku na pewno nie korzystalibyśmy z takiego trybu. Prosilibyśmy pana przewodniczącego o wprowadzenie takiego stanowiska w normalnym trybie przewidzianym statutem. Dziękuję bardzo. Zanim przekażę pani przewodniczącej Ewie Schmidt głos, to chciałbym sprawdzić kworum, którego nie zrobiłem. Aczkolwiek kworum mamy, bo widzę was wszystkich. No, także prosimy bardzo o sprawdzenie kworum, czyli wszyscy wciskamy ten przycisk kworum i potwierdzamy obecność na posiedzeniu. Teraz pewnie będę wywoływał tych, którzy nie potwierdzili. Pani Wiesława Szubert-Figarska nie potwierdziła jeszcze obecności. Pani Wiesława Szubert-Figarska potwierdziła już obecność, teraz jeszcze pozostał pan Kazimierz Szczerba. Kazimierz Szczerba, jestem, ale jestem w szpitalu na Kasprzaka z żoną na szczepieniu, ale jestem, cały czas widzę i słyszę. Dobrze, dobrze, dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie pana i małżonkę. Dziękuję. Przygotowujemy obecność. Wszyscy potwierdzili obecność, więc możemy kontynuować posiedzenie. Proszę bardzo, pani Ewa Przychodzień-Szmidt. Panie przewodniczący, pan radny Laurentowicz, pan przewodniczący Laurentowicz znowu nas zaskoczył.
w ostatniej chwili i w związku z czym w imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej chciałabym poprosić o 15 minut przerwy klubowej. Przed głosowaniem wprowadzenia, poszerzenia porządku obrad. Dobrze, jeszcze tutaj widzę głos pana Jarosława Borskiego. Proszę bardzo. Chciałbym się przyłączyć do głosu pana Łukasza Lorentowicza. Może te słowa u niego, myślę, że zabrzmiały odpowiednio, natomiast uważam, że pozbycie się takiej działki z naszego zasobu jest absolutnie skandaliczne. Sposób jest skandaliczny, że robi się to poza naszymi plecami i my musimy w tak ważnej sprawie dowiadywać się i zasięgać wiedzę od mieszkańców zamiast od odpowiednich władz Warszawy. Sprzedaż tej działki czy przeniesienie jej w żaden sposób nie leży w interesie naszej dzielnicy. Tam powinien być żłobek, mini park czy coś, z czego będą korzystali mieszkańcy. Natomiast TBS jest ostatnią rzeczą, którą mieszkańcy Bemowa chcieliby, żeby tam było. Myślę, że jeden TBS wystarczy. Jeśli TBS szuka odpowiednich dla siebie lokalizacji, to życzymy mu powodzenia, ale poza naszą dzielnicą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Adam Niziołek, proszę bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. To znaczy, z mojego punktu widzenia bardzo ciekawe jest tło całej tej sytuacji. Ja rozumiem, że my planujemy przeprowadzić dzisiaj dyskusję na ten temat i dowiedzieć się, co jest, co, jak i tak dalej. Jesteśmy do tego jakoś tam przygotowani i jest szansa, że się coś dowiemy głębiej, czemu tak się wydarzyło. To panie radny, to jest retoryczne pytanie. Wydaje mi się, że chyba zarząd tą wiedzę, którą będzie miał, to nam przekaże, a tej, której ewentualnie będziemy się tym zajmować, nie będzie miał, to uzyskamy w dalszym terminie, bo ciężko powiedzieć na ten temat, jeżeli nie wprowadzimy takiego punktu. Nie chciałbym robić punktu przed punktem. Jeżeli Rada zdecyduje się na wprowadzenie tego punktu, to pewnie odpowiedź na pańskie pytanie zostanie dokonana. Właśnie ja tym dlatego troszkę w rozterce. Pytanie jest takie, czy mamy jakichś gości zaproszonych, coś? Ale to ciężko powiedzieć, jakich gości mielibyśmy zapraszać. Przynajmniej na ten moment ja nie planowałem tego punktu, więc ja organizuję sesję, a myślę, że radni, którzy składają wniosek o zmianę porządku, no to nie mają za bardzo prawa zapraszać radnych, znaczy gości w sytuacji, kiedy nie wiedzą, czy się pojawi to w porządku. No tyle. No. Także to tyle woli wyjaśnienia. Dobrze, rozumiem, skoro nie ma innych głosów, to 15 minut przerwy klubowej, czyli dokładnie spotykamy się 17:30. Dziękuję. Przerwa.
W związku z tym, że nie ma w tej chwili już żadnych głosów w tej sprawie, jest głos, a pani Ewa Przewodnicząca, bardzo proszę. Bardzo dziękuję za głos, panie przewodniczący. Sekundkę, już podłączę się do końca. Coś kamera mi nie chce się włączyć. Jest. Panie przewodniczący, państwo radni, serdecznie w imieniu Koalicji Obywatelskiej dziękuję za te kilka minut przerwy, bo umożliwiło nam to podjęcie decyzji dotyczącej poparcia lub nie wprowadzenia punktu proponowanego przez Wybieram Bemowo do porządku dzisiejszej sesji. I podjęliśmy oczywiście decyzję w oparciu o wiele przesłanek. Po pierwsze, paragraf naszego, 22 punkt 2 naszego statutu określa termin przedstawienia porządku wraz z załącznikami najpóźniej na 7 dni przed planowaną sesją. I nie jest to fanaberia. Takie postępowanie umożliwia zapoznanie się radnym z tematem, zgłębienia dodatkowych informacji, poszukanie ich, zapytanie i po prostu umożliwia dyskusję merytoryczną z wykorzystaniem pełnej wiedzy w najlepiej pojętym interesie naszych mieszkańców. Oczywiście tenże sam statut dopuszcza możliwość poszerzenia porządku obrad, ale w sytuacjach nagłych. I tutaj z taką sytuacją nie mamy do czynienia, ponieważ mamy zajmować się uchwałą Rady Miasta z grudnia zeszłego roku. Nie odniesiemy się do zasadności rozmowy, do merytorycznego, że tak powiem, podtekstu tegoż stanowiska, a tylko do trybu postępowania. Ten tryb uniemożliwił nam zapoznanie się i uważamy, że wprowadzenie tego punktu spowoduje, że tej wiedzy, która będzie służyła podjęciu stanowiska, nie uzyskamy. Dodatkowo uważamy, że sprawa dla mieszkańców Bemowa jest bardzo istotna. Dlatego traktowanie jej po łebkach i procedowanie, nie mając odpowiednich możliwości, jest nie w porządku do mieszkańców naszej dzielnicy. Dlatego podjęliśmy decyzję o głosowaniu przeciw wprowadzeniu do porządku obrad i jednocześnie, jeżeli ten punkt nie zostanie wprowadzony, w imieniu klubu chciałabym złożyć wniosek o umieszczeniu tego punktu w porządku kolejnej sesji z jednoczesnym zwróceniem się do prezydenta miasta stołecznego Warszawy o wstrzymanie procedowania uchwały Rady Miasta z 10 grudnia do czasu omówienia jej na sesji Rady Dzielnicy Bemowo. I dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mam tutaj mnóstwo głosów ad vocem, ale tak się zastanawiam, czy to procedować, bo jakby... Ach, dobrze, będę procedował, bo widzę, że wszyscy chcą się wypowiedzieć. Pan Łukasz Prezentowicz ad vocem, później pan Krystian Baciński ad vocem, później pan Jarosław Poborski, później pan Adam Niedziałek. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo, bardzo krótko. Pierwsze w zasadzie. Bardzo kiepsko, po raz widać pana nie widać. Przepraszam bardzo, proszę się tutaj. A teraz pan nie widać w praktyce. Teraz pana widać i chyba lepiej słychać, proszę. Jasne. Panie przewodniczący, odwołam się do bardzo prostego przykładu, w zasadzie takiego obrazowego, który uzmysłowi nam wszystkim w praktyce, z czym mamy do czynienia. Otóż tak, uchwała została podjęta w grudniu, ale akt notarialny nie został jeszcze podpisany. Co prawda uchwała już jest wiążąca w praktyce i aparat miasta stołecznego Warszawy może ją wykonywać i prezydent absolutnie nic nie ma do tego wstrzymywania w praktyce wykonywania uchwał Rady Miasta, jeżeli chodzi o to, bo to jest zupełnie niewłaściwy adres, to takie trochę mylenie pojęć, jeżeli chodzi o to i mydlenie oczu zarazem. Mamy do czynienia z bardzo prostą i jasną sytuacją, w której w każdej chwili ten akt notarialny może być podjęty. Każdy dzień zwłoki w zasadzie to jest w gruncie rzeczy działanie na niekorzyść dzielnicy. My powzięliśmy taką wiedzę w zasadzie praktycznie na dniach, jeżeli chodzi o to, dlatego skierowaliśmy się do Państwa radnych w zasadzie z tą prośbą na najbliższe i tej właśnie sesji w praktyce, dlatego że następna planowana to dopiero marzec. W gruncie rzeczy ten marzec to może być sytuacja, w której będziemy rozmawiali już o czymś, co już się wydarzyło w praktyce. Ja rozumiem panią radną przechodzeń, to w końcu urzędnicy nomen omen z Platformy Obywatelskiej to zrobią, jeżeli chodzi o to, ale czy tak na dobrą sprawę nie powinniśmy w tym momencie pamiętać o interesie dzielnicy w zasadzie niepartyjnym? No chyba najważniejszy w tym wypadku jest interes dzielnicy, dlatego tutaj zwłoka jest niewskazana. Ja bardzo Państwa przepraszałem w tym wypadku za tą sytuację, że korzystamy z takiego, a nie innego trybu, ale statut na to zezwala w praktyce, a sprawa jest nagląca i bardzo istotna z punktu widzenia dzielnicy. Lekką ręką
pozbawiamy się majątku wycenianego na około 11 milionów złotych. W imię czego w zasadzie mamy to robić? Zupełnie tego nie rozumiem, zwłaszcza na Chrzanowie, w obszarze, który jest nam tak szczególnie potrzebny, jeżeli chodzi o to. Dlatego jeszcze raz Państwu apeluję do Państwa o to, abyśmy przyjęli do porządku obrad tą uchwałę samą w sobie, nie czekali na jakieś wyjaśnienia, bo sprawa jest jasna i klarowna. Ktoś nam zabrał działkę, zabrała to Rada Miasta w praktyce. Nie ma co tu robić śledztw policyjnych w praktyce, bo wiemy generalnie, z czym mamy do czynienia, jeżeli chodzi o to. I wykorzystajmy tę naszą wolę do tego, aby jednak zatrzymać cały ten proces, bo może i zabrał w praktyce, podejmując uchwałę, ale generalnie, co najważniejsze, jeszcze nie wykonał samego aktu prawnego, który by to potwierdził w postaci aktu notarialnego, podpisanego przez przedstawiciela miasta i przedstawiciela TBS-u. Więc jest jeszcze cień szans w praktyce względem tego, że ten nacisk polityczny z naszej strony w praktyce byłby w stanie coś zrobić. Czekając w tej sprawie, generalnie narazimy dzielnicę na straty, a my generalnie obudzimy się z taką wizją tego, że przegadaliśmy sprawę, jak zwykle to bywa czasem, po fakcie. Więc bardzo Państwa proszę, abyście jednak podjęli w tej sprawie uchwałę w zasadzie, nie kierując się jakimkolwiek interesem partyjnym. Dziękuję bardzo. Pan Krystian Barczyński, proszę. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, jako radni powinniśmy zwracać się do innych rady, natomiast pozwolę sobie tylko zaapelować do Klubu Platformy Obywatelskiej o zmianę tej decyzji, bo powiem tak, nie zgadzam się z opinią Pani Przewodniczącej, że nie jest to sytuacja nagła. Jest to sytuacja nagła. Dokładnie na podstawie tych argumentów, które przytoczył przed chwilą mój przedmówca, radny Lorentowicz, każda chwila zwłoki będzie powodowała niedowracalne skutki prawne. I powiem tak, nie zakładam złej woli radnych Platformy, natomiast obawiam się, że w tym momencie jest to niewiedza. Więc proponuję o ponowną refleksję, bo wszelkie kroki dodatkowe, o których Pani Przewodnicząca mówiła, mogą być podjęte niezależnie od tego stanowiska i w tej chwili jutro rano o 8 mogą te drogą urzędniczą te wnioski mogą być skierowane. Natomiast to stanowisko Rady musi być podjęte jak najszybciej, bo jest już, mówiąc wprost, jesteśmy już na głębokim pomarańczowym, używając terminologii świateł drogowych. Proszę Państwa, tak jak powiedział radny Lorentowicz, od grudnia TBS ma zielone światło i może tego dokonać w każdej chwili. Może to być dokonane, może to być dziś, może to być jutro. Proszę Państwa, nie ma czasu. Nie zgadzam się z tą opinią i proszę o refleksję w tej materii. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Pani Ewa, przewodniczący Schmidt. Moje ad vocem troszeczkę się rozmyło po wypowiedzi pana radnego Barcińskiego, dużo bardziej stonowanej niż wypowiedź pana radnego Lorentowicza. No tutaj powoływanie się na nagłe sytuacje, kiedy uchwały Rady Miasta są publikowane zaraz po sesji, na której zapadną, gdzie radny bardzo zainteresowany, jakim się tu stara być pan radny Lorentowicz, może sprawdzić, czym się zajmowała Rada Miasta. I tą, że tak powiem, wiedzę mieć zaraz po sesji, nie dwa miesiące później. Nie z forów internetowych, tylko bezpośrednio z Rady Miasta. I tutaj wiem, że w tej chwili sama siebie obciążam, bo też powinnam śledzić wszystkie uchwały Rady Miasta i zająć się wcześniej. Oczywiście. Ale troszeczkę to takie mało uczciwe, że tutaj Platforma robi coś złego. Okej, nie. My jesteśmy radnymi Bemowa, nie radnymi Platformy, wybieram Bemowo czy radnymi PiSu. Mamy podjąć stanowisko w najlepiej pojętym interesie naszych mieszkańców, najbardziej przemyślane i oparte na właściwej wiedzy, której dzisiaj tutaj nie uzyskamy. Jeżeli wydaje się Państwu, że za późno jest, na 10 marca, istnieje jeszcze sesja nadzwyczajna. Dajmy sobie te kilka dni na poszerzenie wiedzy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Jarosław Oborski. Sprawa jest ważna, pilna i zostaliśmy nią wszyscy zaskoczeni. Natomiast na dzień dzisiejszy działka nie jest notarialnie przekazana, co nie znaczy, że nie będzie jutro, pojutrze czy za tydzień. Więc my tą sprawę musimy załatwić dziś. Zostaliśmy jako radni pominięci i sprawa przez TBS i władze Warszawy została załatwiona w ciągu 3 miesięcy i jest to tempo ekspresowe. Ja bym chciał, żeby władze Warszawy
tak szybko działały w sprawie szkoły na Chrzanowie, jak działają w sprawie TBS-u i pozbawienie Bymowa tej właśnie działki. Więc uważam, że sprawę trzeba załatwić tu i teraz i zająć się przedstawionym przez Wybieramy Bymowo stanowiskiem. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pan Adam Niedzielek. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja szczerze mówiąc, im dłużej tego słucham, tym jestem bardziej zaciekawiony, bo ta sytuacja się coraz bardziej napina. Znaczy, tutaj chyba trzeba wszystkim naszym widzom przypomnieć, że tu w ogóle jest jakaś dziwna sytuacja, bo w Radzie Dzielnicy w tej chwili mamy koalicję, która to łączy Platformę Obywatelską z klubem Wybieramy Mowo i w ramach której mamy wspólny zarząd, więc tutaj chyba jakaś jednak wspólnota odpowiedzialności funkcjonuje. Szczególnie ona leży na pani burmistrz, która chyba powinna pilnować majątku dzielnicy. No ale to już są jakby jakieś tam głębsze dywagacje. Tak czy inaczej, no Prawo i Sprawiedliwość nie przyjęło żadnej tutaj wytycznej co do swoich radnych, jeśli chodzi o to, jak głosować. Wszyscy będą głosować w zgodzie ze swoim sumieniem. Natomiast myślę, że ta dyskusja nie ma dalej sensu, panie przewodniczący. No albo wprowadzimy ten punkt i będziemy o tym rozmawiać, albo nie i przejdźmy do głosowania, bo robimy punkt w porządku obrad, co w ogóle jest totalnym kuriozum. Dziękuję. No wiem, ale radni się generalnie zgłaszają. Pan burmistrz Gradziak teraz, proszę. Znaczy, szanowni państwo, sprawa oczywiście jest zaskakująca i tak trochę również my też zostaliśmy zaskoczeni jako zarząd dzielnicy, ponieważ mimo tego, że odpowiednie biura w mieście interesowały się tą nieruchomością i zwracały się do urzędu w tej sprawie, no ja mogę taką podstawową wiedzę na temat tego, co się zadziało przez ostatnie dwa lata w sprawie działki Połczyńska 88. Nieprzypadkowo się pomyliłem, ponieważ sytuacja jest ciekawa i analogiczna jak w przypadku działki na Pełczyńskiego, gdzie mamy ogromne w tej chwili protesty mieszkańców, w przypadku której to działki było zastosowane bardzo podobny tryb pracy, gdzie bez ustalenia tego w żaden sposób z dzielnicą miasto przekazało TBS-owi działkę przy Pełczyńskiego. Dlatego stąd ten lapsus językowy. Połczyńska 88, jeżeli państwo radni będą mieli pytania, ja oczywiście mogę przedstawić, jak to wyglądało od strony Urzędu Dzielnicy Bemowo i jaki głos padał i na zarządzie, i z naszej strony w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Pani Magdalena Gogol, i zamykamy dyskusję w tym punkcie. Proszę bardzo. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja bym chciała podkreślić po raz kolejny może coś, co nie wybrzmiało w głosie pani przewodniczącej Przychodzień Schmidt. Jesteśmy jak najbardziej za dyskusją, tylko błagam, trzymajmy jakieś standardy i bądźmy do tej dyskusji przygotowani. To, że my otrzymujemy mailowo stanowisko o godzinie 15:30, moim zdaniem jest absolutnie niedopuszczalne i zwiększa ryzyko tego, że podejmiemy decyzję w oparciu o niepełną wiedzę. Szanujmy, proszę państwa, naszych mieszkańców i nie działajmy po prostu bez właściwego rozeznania. Głosy o ja już nie mówię o tym, że jakby Chrzanów jest po drugiej stronie ulicy Lazurowej, niż twierdzi radny Lorentowicz. Natomiast no, bądźmy proszę profesjonalni, bo myślę, że tego od nas oczekują mieszkańcy. Zbierzmy wszystkie dane i spotkajmy się choćby za tydzień. Myślę, że przez ten tydzień jesteśmy w stanie jakby zatrzymać proces ten, który nie jest zaskoczeniem, bo uchwała jest z grudnia. Dziękuję. Dziękuję bardzo, proszę państwa. O, proszę bardzo, jeżeli to jest wniosek o zamknięcie dyskusji, panie radny, to ja już panu jakby głosu nie udzielę. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem punktu, jeszcze od razu powiem, że to będzie w punkcie numer 4, powiedzmy,
jeżeli zostanie wprowadzony. Kto z Państwa jest za przyjęciem wprowadzenia stanowiska w tej sprawie? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pani Wiesława Szubert-Figarska nie oddała głosu. Pan Marek Taskowski nie oddał głosu. Panie Przewodniczący, chwilowy problem z tabletem. Ja jestem za wprowadzeniem tego do podporządek obrad. Dziękuję. Wszyscy już, tak? Wszyscy. No. 12 za, 11 przeciw, 1 wstrzymujący. Punkt został wprowadzony w punkcie 4. W związku z tym będziemy głosowali dzisiaj cały porządek o poprawce. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad po zmianach? Kto przeciw, kto się wstrzymał? Pan Kazimierz Czerba jeszcze nie oddał głosu. Pan Kazimierz Czerba jeszcze nie oddał głosu. Głosowanie w związku z tym. 21 za, 2 wstrzymujące, porządek został przyjęty i w związku z powyższym przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszego porządku obrad, czyli przyjęcie protokołu z poprzedniej 29 sesji Rady Dzielnicy. Mamy 27 stycznia 2021. Pojawiły się wnioski o poprawki, korekta została uwzględniona, zgłoszona, także przechodzimy do głosowania protokołu zgodnie z procedurą. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z 29 sesji z dnia 27 stycznia? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pani Marta Sylwestrzak nie oddała głosu. Już oddała. Pani Anna Wośko-Matryba nie oddała głosu. Już oddała. Jeszcze pan Kazimierz Czerba nie oddał głosu. Jestem za. Dziękuję. Pan Kazimierz Czerba za. 24 radnych za. Protokół jednogłośnie został przyjęty. I przechodzimy do punktu właśnie świeżo wprowadzonego, czyli stanowisko Rady Dzielnicy Bemowo w sprawie sprzeciwu od przekazania działki położonej przy ulicy Połczyńskiej 88 na cele budownictwa społecznego. Kto będzie referował tę sprawę? Panie Przewodniczący, tak? Tak, to proszę się zgłaszać do dyskusji, bo ja tutaj nie mam żadnych informacji, więc pan Lorentowicz, tak? Rozpoczyna to. Ja może rozpocznę w praktyce, tak? Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, przedstawiliśmy Państwu bardzo skrótowy projekt stanowiska, w zasadzie zawierający jedną zdecydowaną konkluzję w praktyce. Działka pod numerem Połczyńska 88 powinna zostać do dyspozycji dzielnicy, tak jak była do tej pory w praktyce we władaniu dzielnicy. Chciałbym powiedzieć tak dla jasności w praktyce, że to była działka, którą administrował Wydział Zasobów Lokalowych. W praktyce tam był do niedawna jeden z lokali
w dyspozycji zasobu mieszkaniowego miasta stołecznego Warszawy. Tym sposobem generalnie ona była w zarządzie dzielnicy, tak dla porządku. To nie była działka, która była pozbawiona takowego zarządu w praktyce. Ta działka, o ile ja się nie mylę, w praktyce liczy w granicach ponad 8000 m2 w praktyce. Jest w obszarze blisko skomunikowanym z Szanowem. Tu się z panią Gogol co do tego bezpośrednio zgodzę, ale z punktu widzenia obsługi tego obszaru w praktyce to nie może pani odmówić tego w praktyce, że działka bezpośrednio z dostępem do ulicy Połczyńskiej w praktyce jest bezcenna z punktu widzenia obsługi lazurowej i wszystkiego, co z tym związane w praktyce. Ja nie wchodzę tu w polemikę i nie chcę wchodzić w polemikę z panią, bo generalnie może by mi pani udowodnić, że nie, ale to nie przekrzykujmy się tutaj w praktyce. Zasadniczo, jeżeli chodzi o wspomnianą uchwałę, o wspomniane stanowisko w praktyce, co do faktografii, bo to jest najważniejsze, mam szczerą nadzieję, że pan Jakub Gręziak zaraz w drugim głosie generalnie to uzupełni co do przedstawienia państwu czegoś w rodzaju białej księgi całego kontaktu dzielnicy z organami miasta w tej sprawie generalnie, to mamy do czynienia z czymś, co jest niepodważalne, czyli uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy, która przekazuje w aport w praktyce tą działkę, tą wspomnianą działkę. Niezaprzeczalne jest również to, że z informacji, które posiadamy, zarząd dzielnicy w sprawie generalnie nie występował jako entuzjasta tego rozwiązania, mówiąc delikatnie w praktyce. My jako Rada, to też jest nie bez znaczenia w praktyce, nie wypowiadaliśmy się również w tym przedmiocie, dlatego że Rady w tej procedurze de facto nie ma, jeżeli chodzi o to. Możemy utyskiwać z tego powodu w praktyce, ale generalnie to jest niewątpliwie faktem. W całej tej procedurze, w której miasto stołeczne Warszawa dysponuje swoimi nieruchomościami, rady dzielnic są de facto z tego wyłączone w zasadzie. To jakby wynika bezpośrednio ze statutu dzielnic, ze statutu miasta stołecznego Warszawy w praktyce i ugruntowanej praktyki. Jednakże uważamy, że w całej tej sytuacji być może właśnie tego najbardziej tutaj zabrakło, to znaczy zdecydowanego głosu przedstawicieli mieszkańców, bo mimo że on nie jest wymagany w praktyce, to on tutaj chyba cechuje się największym rozsądkiem. Sami państwo wielokrotnie przekonywali się, że mamy do czynienia z dość sklerotycznym działaniem miasta w obszarze takim inwestycyjnym i rozwojowym. Z jednej strony miasto pozbywa się działek, nielicznych działek, które ma na danym obszarze, żeby za jakiś czas pod budowę czegokolwiek w praktyce kupować następne na wolnym rynku w praktyce, angażując środki, które generalnie pochodzą z budżetu miasta stołecznego Warszawy. Dobry gospodarz tak zwyczajnie nie robi, mając jakikolwiek majątek, niezależnie od tego, bo być może mogą się pojawić z państwa strony takie głosy, że ta działka i miejscowy plan, który tam obowiązuje w praktyce, jest niewłaściwy z punktu widzenia przeprowadzenia chociażby takich infrastrukturalnych inwestycji, jak duży zespół przedszkolno-żłobkowy w praktyce. Być może to jest trochę za mało, być może jest nieforemna właściwa z tego punktu widzenia, jednakże jest. I chciałbym państwu zwrócić uwagę, że w sytuacji, w której wpadłby nam do głowy pomysł jako Radzie w praktyce, aby na tamten obszar uzbroić w praktyce w taki zespół, to mamy już oręże w postaci chociażby tej działki w praktyce i potencjalnego nawet przychodu z jej sprzedaży. I ja powiem państwu tak w zasadzie, to co prawda nie my do końca decydujemy o obrocie nieruchomościami w mieście stołecznym Warszawa, jednak to my dysponowaliśmy tą działką w praktyce, a nie mając nic, na danym obszarze lepiej generalnie dysponować nawet takimi nielicznymi działkami w praktyce, które mamy i co do tego chyba nie będę specjalnie państwa przekonywał. Owszem, można twierdzić w zasadzie, że ta nieruchomość, tak jak wspominam, jest nieforemna, niewłaściwa z wielu względów, ale ja to podkreślę to jeszcze raz. Jest na tym obszarze bezsprzecznie właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. Co do generalnie jakichkolwiek roszczeń w praktyce, o ile się nie mylę, to tam było tylko jakieś postępowanie zasiedzeniowe, ale tutaj mogę się mylić w praktyce co do tego, że zostało oddalone w praktyce, bo ono było prowadzone przez jednego z lokatorów tej nieruchomości do niedawna w praktyce, więc można byłoby powiedzieć, że status prawny tej nieruchomości też jest czysty, więc wiecie państwo, to pozbywanie się takiej mimo wszystko perełki na tym obszarze, to byłby po prostu karygodny błąd. Ja wiem, że
że poszczególni urzędnicy są, traktują często miasto w kategoriach kadencyjnych. My jednak musimy myśleć o tym obszarze Bemowa w kategoriach wieloletnich w zasadzie, bo sami Państwo zauważyli, że wspomniany sąsiadujących Chrzanów w praktyce to może być faktycznie miasto. Więc skoro to będzie miasto, to tak na dobrą sprawę zróbmy wszystko, żeby uzbroić je tak, jak na miasto przystało w praktyce. Nie mając zbyt wiele w praktyce, rozsądnie gospodarujmy chociażby tym, co mamy. Tryb, który dzisiaj stosujemy względem tego stanowiska w praktyce, ma o tyle znaczenie, że naprawdę bijemy się z czasem. O ile generalnie w przypadku nieruchomości na ulicy Pełczyńskiego, to pomiędzy podjęciem kierunkowej uchwały Rady Miasta a podpisaniem aktu notarialnego minęło sporo czasu, o tyle generalnie różnego typu głosy, które do nas napływają, wskazują, że tutaj to podpisanie może nastąpić w każdym momencie. I w gruncie rzeczy ono wynika kierunkowo z podjętej już uchwały Rady Miasta. Więc tak na dobrą sprawę mamy bardzo czyste z punktu widzenia urzędniczego działanie, w którym i zarazem seryjne działanie, w którym odpowiednie organy Miasta Stołecznego Warszawy, więc podejrzewam, że jakiś zarząd mienia Miasta Stołecznego Warszawy mógłby w każdym momencie podpisać wspomniany akt, przekazać tą działkę do TBS-u i tak na dobrą sprawę obeszlibyśmy się w zasadzie niczym. Chciałbym Państwu też zwrócić uwagę na jedno, że pojawiały się takie głosy w dyskusjach dotyczących tej nieruchomości w praktyce, że TBS mógłby wykonać dla nas chociażby żłobek i wszystko, co z tym związane. Ja chciałbym Państwu zwrócić uwagę w zasadzie na jedno. TBS, o ile się nie mylę, jest zwykłą spółką prawa handlowego. On generalnie nie może działać na swoją niekorzyść, więc nawet gdybyśmy mogli pozyskać tam potencjalnie jakiś lokal pod cokolwiek w praktyce, to jeżeli nie zabezpieczymy sobie tego tytułu w akcie prawnym w jakikolwiek sposób i nie będzie on jakąś pochodną własności, to będziemy uzależnieni od w dużym stopniu mimo wszystko cen rynkowych, najmu tych powierzchni od TBS-u, więc powiedzmy sobie szczerze, czy wtedy będzie to TBS, czy jakikolwiek inny podmiot, to z punktu widzenia budżetu dzielnicy niewiele to zmieni, jeżeli chodzi o to, a tak na dobrą sprawę nie będziemy dysponowali czymś, co z punktu widzenia dzielnicy też jest własne, jeżeli chodzi o to, a przez to zwyczajnie w eksploatacji tańsze, bo o tym musimy też pamiętać i brać to bezpośrednio pod uwagę w sytuacji, w której mówimy o tak znaczącym obszarze Miasta Stołecznego Warszawy i tak bliskim sąsiedztwie metra w praktyce, więc planowanego metra i de facto realizowanego, więc wiecie Państwo doskonale, jak wysokie zarazem może to nieść ze sobą ceny nieruchomości, a w ślad za tym, jak wysokie mogą być koszty potencjalne jakiejkolwiek inwestycji dzielnicowej w sytuacji, w której nie będziemy mieli zabezpieczenia chociażby w działce. Ja do Państwa serdecznie apeluję, abyśmy dużo wyjaśnił, więc dziękujemy bardzo za tą informację. Natomiast tak naprawdę to zanim rozpoczniemy dyskusję w tym punkcie, ja zanim przekażę głos Pani Magdalenie Gogol, to chciałbym się dowiedzieć czegoś więcej na ten temat. Pan Burmistrz Gręziak się zgłasza do głosu i rozumiem, że on nam przedstawi jakąś tam całą tą historię od samego początku. No to byłoby chyba teraz najbardziej wskazane, a dyskusja o jego wystąpieniu, chyba że ktoś też coś o faktach chciałby powiedzieć, to bardzo proszę się zgłaszać do głosu. Proszę bardzo, pan burmistrz Gręziak. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Chciałbym pokrótce przedstawić informację na temat takiej faktografii, jak to z tą działką przy Połczyńskiej 88 było. 4 czerwca 2019 roku w Biurze Polityki Lokalowej było spotkanie z przedstawicielem zarządu. Wtedy to była nadzorującym nieruchomości, wtedy była to pani Hanna Głowacka z prośbą o informacje na temat ewentualnie działek, które by były możliwe do przekazania na cele społeczne, na budownictwo komunalne, czy domów komunalnych, socjalnych, czy TBS-u właśnie. I pani burmistrz wtedy wskazała trzy lokalizacje, między innymi ulicę Muszlową, gdzie mamy działkę, która jest pod budownictwo mieszkaniowe. Natomiast nie było tam mowy w tym piśmie o Połczyńskiej 88. 8 lipca 2019 Biuro Polityki Lokalowej
W odpowiedzi na pismo pani burmistrz powiedziało, że analizuje wskazane lokalizacje i jednocześnie wyrażając wolę otrzymania pisemnego stanowiska zarządu dzielnicy w sprawie wykorzystania działki przy Połczyńskiej 88, o której podobno była mowa na tym spotkaniu, natomiast tutaj nie mamy żadnych na ten temat informacji, ponieważ dzielnica nie wskazywała nigdy tej działki jako ewentualnej działki pod TBS czy budownictwo komunalne. Następnie 23 września 2019 roku Biuro Mienia i Skarbu Państwa w piśmie do burmistrza dzielnicy Bemowo zwraca się z prośbą o weryfikację formalną prawną nieruchomości przy Połczyńskiej 88. Czy są tam jakieś roszczenia, jak wygląda sytuacja, czy działka jest nadal zasiedlona, ponieważ działka była w zasobie lokalowym dzielnicy Bemowo. Był tam zasiedlony mieszkaniec, który otrzymał inny lokal. I teraz tak, następnie tutaj była mowa o możliwości wniesienia działki w aporcie na rzecz TBS, natomiast to oczywiście było pismo Biura Mienia i Skarbu Państwa. Dzielnica w zakresie wniesienia aportem tej działki w żaden sposób nie akceptowała tego, ani nie potwierdzała, że jest tym zainteresowana. 2 października 2019 w odpowiedzi na prośbę Wydziału Nieruchomości. Wydział Nieruchomości dostarczył informacje odnośnie tejże działki do Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa, wskazując, że właśnie działka jest wolna od wszelkich roszczeń i jest to w cudzysłowie czysta działka, na której moglibyśmy realizować różne inwestycje. W trakcie posiedzenia zarządu 30 października poinformowałem zarząd, że działka jest jedną z nielicznych, które są wolne od roszczeń, nie mogłaby być przeznaczona na cele edukacyjne, dlatego nie powinniśmy przekazywać tej działki TBS-owi, zwłaszcza, że nie ma gwarancji kiedy i czy w ogóle zostanie tam wybudowane przedszkole lub żłobek w podstawie. Pani burmistrz Kieszkowska poinformowała w związku z tym moim głosem, że wniosek powinien być poddany bardziej szczegółowej analizie, wobec czego sprawa na tym zarządzie nie została rozpoznana. W ślad za decyzją zarządu w tej sprawie, żeby przeanalizować możliwości inwestycyjne na działce Połczyńska 88, 22 listopada pani burmistrz Zięba wysłała pismo do Biura Mienia i Skarbu Państwa informujące, że zarząd dzielnicy analizuje możliwości inwestycyjne dla działki przy ulicy Pełczyńskiego 88. I w sytuacji, w której mieliśmy już pewność, że działka jest w pełni wolna od jakichkolwiek roszczeń i od jakiegokolwiek, już nie jest potrzebna zasobom lokalowym, poprosiłem naczelników Wydziału Zasobów Lokalowych oraz Wydziału Nieruchomości o przekazanie z władania tą działką Wydziału Zasobów Lokalowych na rzecz Wydziału Nieruchomości, ponieważ już Wydział Zasobów Lokalowych nie prowadził jakichkolwiek działań na terenie tej działki. Następnie 13 października 2020 roku zaproponowałem na zarządzie dzielnicy powrót do koncepcji zagospodarowania wyżej wymienionej działki i zajęcie się sprawą, ponieważ byliśmy na etapie opiniowania, planowania budżetu na przyszły rok w celu może wyasygnowania jakichś środków na wyburzenie tych pozostałości budynków, które są na tej działce i ewentualnie zastanowienie się nad tym, co zrobić z tą działką. I zaraz po tym zarządzie, niedługo po tym zarządzie, bo półtora miesiąca później, Biuro Ładu Korporacyjnego poinformowało dzielnicę o wniesieniu przez spółkę TBS Warszawa Północ
o wniesieniu przez spółkę TBS Warszawa Północ wystąpienie z wnioskiem o podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie aportu niepieniężnego, to jest nieruchomości Połczyńska 88. I to o tyle dziwne, że było to jeszcze przed podjęciem uchwały Rady Miasta w tym zakresie. 10 grudnia uchwała Rady Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu niepieniężnego do spółki TBS, właśnie tej działki Połczyńska 88. Na żadnym etapie władze dzielnicy w postaci zarządu dzielnicy czy też poszczególnych wydziałów nigdy nie deklarowały chęci oddania tej działki na cele lokalowe. Przeanalizowaliśmy całą historię Wydziału Zasobów Lokalowych i Wydziału Nieruchomości, który się tymi sprawami w dzielnicy zajmuje i niestety zostaliśmy w jakiś sposób pozbawieni możliwości gospodarowania tą działką. A jeżeli mógłbym poprosić jeszcze pana naczelnika Roberta Kosza o uzupełnienie mojej wypowiedzi, żebyście mieli państwo radni pełną świadomość tego, jakie możliwości, jakie obowiązki ma dzielnica i że niestety tego typu rozwiązanie, że dzielnica jest pomijana przez miasto w zakresie przekazywania działek, to nie jest, to tak niestety się po prostu dzieje i bardzo bym poprosił, jeżeli pan przewodniczący pozwoli pana naczelnika Kosza o uzupełnienie mojej wypowiedzi na temat tego, jakie tak właściwie czym dzielnica w zasadzie gospodaruje, w jaki sposób dzielnica gospodaruje mieniem, które jest nam powierzone. Przewodniczący pozwoli. Bardzo proszę, panie naczelniku. Dzień dobry, szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo. Nawiązując do wypowiedzi pana burmistrza, ja chciałbym zwrócić uwagę na taką bardzo istotną... Panie Filipu, bardzo proszę włączyć kamerkę, bo pana nie widzi. Ja przepraszam bardzo, ale mam problem z tym urządzeniem w postaci kamery, także nie wiem, czy mi się uda. Jakby pan przewodniczący pozwolił, żebym wypowiadał się bez kamery, to będę bardzo wdzięczny. Dobrze, niech pan wypowiada się bez kamery, ale następnym razem bardzo proszę o przygotowanie sprzętu. Dobrze, obiecuję, że dołożę wszelkich starań, żeby tak było. Dobrze. Powracając do tematu, to szanowni państwo, to jest tak, że z chwilą, kiedy został zmieniony regulamin organizacyjny Miasta Stołecznego Warszawy, a mówię tutaj o momencie, w którym dokonano zmiany organizacyjnej, jeżeli chodzi o likwidację Biura Gospodarki Nieruchomościami i delegatur w poszczególnych dzielnicach, Miasto Stołeczne Warszawa jak gdyby przejęło wszelkie kompetencje związane z dysponowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Stołecznego Warszawy położonymi na terenie poszczególnych dzielnic. Do kompetencji dzielnic jest tylko wydzierżawianie, wynajmowanie, użyczanie nieruchomości. I to tylko i wyłącznie do lat 3. Wszelkie kompetencje związane z dysponowaniem nieruchomościami są po stronie Biura Mienia Miasta. I ta sytuacja, o której dzisiaj mówimy, jest to sytuacja, w której nieruchomość stanowiąca własność Miasta Stołecznego Warszawy, położona na terenie dzielnicy Bemowa, została rozdysponowana przez Biuro Mienia Miasta i Biuro Ładu Korporacyjnego. My, tak jak powtórzę, dzielnica Bemowo zgodnie z kompetencjami, zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami zarządowi ma możliwość tylko i wyłącznie wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania nieruchomości stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy położonych na terenie dzielnicy Bemowo. To chyba tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. No mniej więcej wiemy tyle, że możemy wiedzieć na ten moment. Ja powiem tak, to wydaje mi się, że faktycznie warto by było, żebyśmy mieli tutaj zaproszonych gości z Biura Mienia Miasta, z może z TBS-u,
zdecydowanie byśmy więcej wiedzieli na ten temat i być może byśmy inaczej troszeczkę podchodzili do tej sprawy, tej inwestycji, no ale mamy jak mamy. Punkt procedujemy, aczkolwiek zobaczymy, no, jak to dalej się potoczy. Proszę bardzo, pani Magdalena Gogol, pan Adam Niedziałek w dalszej kolejności. Ja bym chciała się dowiedzieć, czy my mamy wiedzę na temat tego, no bo nie wiem, czy przedstawiciele zarządu byli na posiedzeniu Rady Miasta. Jak wyglądała dyskusja w ogóle na Radzie Miasta, jakie argumenty padały w tej sprawie? Panie przewodniczący, nie słychać pana, nie wiem, czy pan do nas mówi, bo... Mówię do was, tak, jak najbardziej. Ja mówię, że wydaje mi się, że pewnie bardzo trudno będzie odpowiedzieć na to pytanie, bo pewnie z tego, co ja się zorientowałem, to trochę przypadkowo ta wiedza dotarła do zarządu dotycząca przekazania tej uchwały. Ale bardzo proszę, może ktoś z państwa zarządu by odpowiedział na to pytanie, jeżeli oczywiście czuje się na siłę. Pan Jakub Gręża się zgłasza, proszę. Tak, szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni. W tej chwili mogę powiedzieć za siebie. Ja w tym punkcie nie uczestniczyłem, ponieważ nie było, zazwyczaj jeżeli są punkty dotyczące konkretnej dzielnicy czy konkretnego działu, którym się zajmuje dzielnica, to jesteśmy o tym informowani. Jesteśmy specjalnie zapraszani na dane punkty. To był punkt dodatkowy z tego, co, jeżeli się nie mylę, a sprawdzę to pani przewodnicząca, dla pani przewodniczącej i dla zresztą wszystkich radnych, ale wydaje mi się, że to była sesja budżetowa, gdzie nawał informacji budżetowych zdominował całkowicie tą sesję. Bo wydaje mi się, że 10 grudnia to właśnie była sesja budżetowa w mieście i przyjmowanie budżetu na przyszły rok, ale oczywiście to sprawdzę. Pani Magdalena Gogol, odwocem? Proszę. Znaczy ja chciałabym dopytać, bo zdaję sobie sprawę, że jeśli to była sesja budżetowa, to no jest to jedna z trudniejszych sesji i dużo się dzieje, no natomiast wydaje mi się, że jeśli ten punkt nie był wprowadzony na wcześniej, no to na początku sesji chyba jest zmieniany porządek, więc państwo, no, uczestnicząc na początku, chyba że w ogóle nikt z zarządu nie śledzi przebiegu sesji Rady Miasta. Powiem pani radnej, w każdym momencie porządku obrad można zmienić porządek. I ten punkt ciężko mi powiedzieć, kiedy był wprowadzony, no ciężko historycznie do tego dojść. Ale generalnie sugestia jest taka, że należy, no ciężko mi powiedzieć, ale w mojej ocenie informacja na ten temat powinna się pojawiać w komunikacji między organami miasta. Dobrze, proszę pana Damian Działek. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja chciałbym spytać, jak mieliśmy w ogóle na sesji, w jakim składzie mamy zarząd dzielnicy, bo ja słyszę tylko wypowiedzi pana burmistrza Gręziaka, natomiast nie słyszę pani burmistrz. No i chciałem spytać, jaka to jest sytuacja. No, wydaje mi się, że pani burmistrz dobrze by było, żeby była na sesjach, zwłaszcza, że to jest, są sesje zdalne, więc chyba jest to ułatwione. Rozumiem, że pani burmistrz zgłasza się do głosu, ale generalnie chyba... Panie przewodniczący, przepraszam bardzo. Przepraszam pani burmistrz, ja tylko dwa słowa. Rozumiem, że dlatego pan burmistrz Gręziak w tej sprawie się wypowiada, bo jakby jemu w tym czasie podlegał wydział, bo pani Aleksandra Zimba była w tym czasie na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. I dlatego mamy tego typu podział pracy w zarządzie. Proszę bardzo, pani burmistrz. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja słucham tej dyskusji. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o prezentowanie czy też informowanie na temat... Strasznie źle widać panią burmistrz, jeśli możemy kamerę poprawić.
Ja jestem w kamerze. Szanowni Państwo, jeżeli... Pani Burmistrz, bardzo wiedzieć, jest dobrze. Cały czas, proszę Państwa. Bardzo proszę nie przeszkadzać, Pani Burmistrz. Proszę bardzo, Pani Burmistrz. Szanowni Państwo, rzeczywiście, jeżeli chodzi o kompetencje, macie Państwo pełną świadomość tego, że mamy podział kompetencji w naszym zarządzie. Zarówno nieruchomości, jak i WZL w tej chwili podlegają Panu Burmistrzowi, znaczy nieruchomości oczywiście Pani Burmistrz Ziębie, natomiast WZL podlega Panu Burmistrzowi Jakubowi Grądziakowi. Szanowni Państwo, rzeczywiście to, co powiedział Pan Burmistrz, to jest prawda, natomiast chciałam Państwu jeszcze powiedzieć o pewnych informacjach, które wynikają z innego wydziału, czyli z Wydziału Architektury i Budownictwa. Szanowni Państwo, rzeczywiście ta działka była działką, znaczy jest, czy też należała do naszej dzielnicy, była w naszym zarządzie. Jest to działka, na której był budynek komunalny, niewielki, w którym mieszkał jeden z naszych najemców. Odzyskaliśmy tę działkę całkiem niedawno i wówczas, proszę Państwa, zastanawialiśmy się nad tym, co z tą działką zrobić. Zgłosiliśmy tę działkę na samym początku 2019 roku, zrobiła to Pani Burmistrz Głowacka do Biura chyba Zdrowotnych, z tego sobie przypominam, ponieważ był wprowadzany w mieście stołecznym Warszawa program budowy żłobków na terenie dzielnic i były środki na ten cel przygotowane i wówczas aplikowaliśmy o te pieniądze. I ta działka została wskazana, że ewentualnie moglibyśmy w tym miejscu budować żłobek na potrzeby naszej dzielnicy. Niestety uzyskaliśmy taką informację, że w związku z tym, że jest projekt planu zagospodarowania przestrzennego, który absolutnie wyklucza tego typu funkcje, więc ta działka nie zostanie wykorzystana przez miasto właśnie w tym programie żłobkowym. Prawdopodobnie w tym momencie ta działka jakby znalazła się w kręgu zainteresowania Biura Mienia i Skarbu Państwa, czyli po prostu ta działka jakby została przedstawiona jako działka miasta stołecznego Warszawy, działka, która jest działką czystą, bez roszczeń i jest możliwa do tego, aby móc zaspokoić jakieś potrzeby w zakresie społecznym. I ja prześledziłam, słuchajcie, całą tą sytuację, czyli cały ten czas, kiedy ta działka była w naszym władaniu, w naszym zarządzie i co się działo, jeżeli chodzi o próby przeznaczenia tej działki na cele społeczne. W 2011 roku, proszę Państwa, została podjęta uchwała Rady Warszawy związana z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i ten projekt jakby cały czas jest analizowany i cały czas ten projekt planu jest przygotowywany i dopiero w 2017 roku został wyłożony ten plan dwukrotnie i tam zostały zgłoszone pewne uwagi, ale generalnie co do zasady ta działka została przeznaczona na usługi do metrów 12 oraz na budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne do wysokości metrów 20. W 2015 roku ówczesny zarząd dzielnicy uzyskał lokalizację ceną publicznego właśnie na budowę żłobka, ale wtedy jeszcze plan nie był wtedy plan wyłożony, a w związku z tym tak naprawdę można było próbować zagospodarować. W tej chwili, proszę Państwa, sytuacja jest taka, że w 2019 roku próbowaliśmy przeznaczyć ją pod budowę właśnie żłobka czy też przedszkola, ale niestety nie udało nam się uzyskać akceptacji. Po pierwsze dlatego, że ze względu na położenie tej nieruchomości w sąsiedztwie skrzyżowania Połczyńskiej i Lazurowej, no, do tego jeszcze sąsiedztwo stacji benzynowej z naziemnym zbiornikiem gazu LPG. Tam są także, proszę Państwa, uciążliwości wynikające z hałasu, wibracji, drgań, zanieczyszczenia powietrza. I w związku z tym myśmy próbowali, ale niestety uzyskaliśmy informację, że tam nie ma takiej możliwości, aby można było przeznaczyć to na te cele oświetlowe. Ponadto, proszę Państwa, została w 2017 roku wykonana mapa akustyczna dla tej nieruchomości i okazało się, że tak zwany długookresowy średni poziom hałasu powodowany przez tę drogę wynosi między 65 a 75 dB. To jest stanowczo za dużo, aby można było tam przeznaczyć tę działkę na jakikolwiek cel publiczny.
Towarzystwo Budownictwa Społecznego wystąpiło do nas w zeszłym roku o WZ-kę. Ta WZ-ka była analizowana, była też, proszę Państwa, opiniowana w biurze w biurze architektury i budownictwa w mieście i uzyskała wszystkie możliwe uzgodnienia. Cóż mogę Państwu powiedzieć? No, na pewno potrzebowalibyśmy w tamtym miejscu działki, którą można by było wykorzystać na cele oświatowe, ale akurat ta działka jest absolutnie niemożliwa do wykorzystania na ten cel. Także no, w tym przypadku jest to przeznaczenie działki przez Miasto Stołeczne Warszawy na cele społeczne, bo nie oszukujmy się, to jest jednak Towarzystwo Budownictwa Społecznego, a to oznacza, że to jest również dla naszych mieszkańców i jest to też realizacja programu naszego prezydenta i myślę, że to jest słuszne podejście do tego. Oczywiście forma przekazania tej działki, zabrania dzielnicy i przekazania na cele te budownictwa społecznego może budzić wątpliwości, ale proszę Państwa, tam nie powstanie ani żłobek, ani przedszkole, ani park, mini park, ani skwer. Także no, tak tyle mogę Państwu przekazać, jeżeli chodzi o tę inwestycję i możliwości wykorzystania na cele społeczne, czyli na cele oświatowe czy innego rodzaju. Dziękuję bardzo Pani Burmistrz. Mamy tutaj już gotową listę mówców. Ad vocem Pan Adam Niedziałek, później Pan Marek Zaskowski, później Pan Maciej Bartosiak, później Pan Wojciech Klarzyński, ale przed tym chciałbym Państwu zaproponować 10 minut przerwy i zarządzam 10 minut przerwy. Dziękuję bardzo. Do godziny 18.30.
ogłaszam 10 minut przerwy do godziny 18:54.
Bardzo proszę o uruchomienie transmisji. Szanowni Państwo, wznawiam obrady. Do głosu zgłosiła się pani burmistrz Urszula Kieszkowska z informacją. Pani burmistrz. Szanowni Państwo, przepraszam mocno, czy mogę prosić o chwilkę przerwy? Dobrze, jeszcze rozumiem, że potrzebujemy 5 minut przerwy, czyli przerwa do godziny 19. Dziękuję.
Szanowni Państwo, wznawiam obrady. Pani Burmistrz Pieszkowska, bardzo proszę. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, w związku z tym, że dzisiaj tak naprawdę wypłynął ten temat i dzisiaj Państwo złożyliście wniosek o to, aby ten temat został poruszony i żebyśmy mogli go omówić na dzisiejszej sesji, nie mieliśmy tak naprawdę czasu, aby uzyskać pełną informację na temat tej całej sprawy. Ja nie ukrywam, że to, co Państwu przekazuję, no, bardzo krótkiego czasu, czyli tak naprawdę w ciągu niecałej godziny. I bardzo bym prosiła w takim razie, abyśmy mogli przesunąć dzisiejsze posiedzenie zarządu, przepraszam, Rady Dzielnicy na jakiś najbliższy termin. Ja oczywiście postaram się zrobić wszystko, aby w mieście stołecznym Warszawa nie zostały podjęte te ostateczne decyzje. Natomiast tak jak mówię, no, mieliśmy bardzo mało czasu i tak naprawdę brak możliwości dogłębnego przeanalizowania tej całej sytuacji i tak, żebyście Państwo mieli pełną świadomość, pełną wiedzę na ten temat przed podjęciem stanowiska i no, żebyście Państwo po prostu wiedzieli, jak ta cała sytuacja miała miejsce w ostatnich kilku latach. Dziękuję bardzo Pani Burmistrz. W związku ze stanowiskiem Pani Burmistrz, aczkolwiek jeszcze tutaj pewnymi konsultacjami, ja proponuję, Szanowni Państwo, w zasadzie zarządzam przerwę do piątku, najbliższego piątku, to jest który? 19 lutego do godziny 17. Dziękuję bardzo, dobranoc Państwu. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dziękuję, do widzenia. Dobranoc. 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 Do widzenia. Dziękuję, dobrej nocy. Dziękuję. Dobranoc.